10 najgłupszych mitów historycznych. 300. Jeden z mitów mówi, że 300 dzielnych Spartan w trakcie wojny persko-greckiej stawiło czoła niezliczonej liczbie perskich najeźdźców. Faktycznie starcie wojsk greckich z presami miało miejsce w sierpniu roku. 480 przed naszą erą na wąskim przesmyku Termopila w czasie II wojny perskiej. Ten niemający wielkiego znaczenia epizod szeregu wojen, toczonych od powstania Jońskiego i I wojny perskiej, aż do podboju Persji przez Aleksandra Macedońskiego, utrwalił się jako symbol poświęcenia życia na polu bitwy. Mitem jest jednak liczebność. Fakt, owa liczebność obu armii dziś jest niemożliwa do ustalenia, choć podawana przez Herodota wielkość oddziału Leonidasa wydaje się być całkiem bliska prawdy. Co do Persów to naukowcy są zgodni, że cała wyprawa liczyła około 500 tysięcy ludzi, w tym 300 tysięcy wojowników. Według Herodota wojska helleńskie składały się z 300 Spartan, i to jest prawda, ale towarzyszyło im tysiąc innych żołnierzy, w tym żołnierze z Koryntu czy Myken. Także jak widzicie to był mit, ale mimo wszystko Grecy odwalili kawał dobrej roboty pod termopilami. Bieg maratoński. Nasza historia zaczyna się pod maratonem w trakcie inwazji Persji na Grecję w 490 roku przed naszą erą. Bitwę oczywiście wygrali Grecy. Persowie wycofali się, pozostawiając na placu boju pod maratonem 6400 poległych. Grecy stracili tylko 192 ludzi. Wtedy wysłano do Aten Filipidesa, żeby ogłosił zwycięstwo Grecji. Przebiegł on około 40 km, ogłosił, że Grecja zwyciężyła. I zmarł z wycieńczenia. Tak mówi legenda. Jest to oczywiście mit, bo żaden szanujący się Grek nie zmarłby po 40 kilometrach biegu. Oni takie dystanse to pokonywali z palcem w nosie, a dla Spartriatów to była ledwie przechadzka. Jeśli chcecie na to dowód, to Herodot opisał, że to nie jeden żołnierz ruszył w ten bieg, ale cały oddział. No, chyba że zmarł, bo wysłali go rannego. No w, to, w to jeszcze jestem w stanie uwierzyć, że ranny Grek po przebiegnięciu 40 km umrze, ale nie z wycieńczenia, tylko przez miecz wystający mu z klatki piersiowej. Piramidy. Budowla w kształcie ostrosłupa prawidłowego o podstawie czworokątnej lub do niego podobnym, służąca najczęściej jako grobowiec albo podbudowa dla świątyni. Najbardziej znane kompleksy piramid znajdują się w Egipcie i ich tyczy się ten punkt. Mit mówi, że owe piramidy wznosili niewolnicy. Niestety to nieprawda, tak samo jak nieprawdą jest, że budowali je kosmici. I tak samo jest nieprawdą, że budowali je wykwalifikowani specjaliści. Budowa świątyni to była taka inicjatywa społeczna, święto narodowe, a jako dowód przeczytam wam to, co napisał Herodot o piramidzie Cheopsa. Cheops na wystawienie piramidy potrzebował 20 lat. Wszystkim Egipcjanom kazał na siebie pracować. Jednym rozporządzono złomów kamienia w górach arabskich włóczyć skały do Nilu, innym sprowadzenie na łodziach przez rzekę kazał odbierać. Pracowało tak bez przerwy do 100 tysięcy ludzi. Budowano zaś piramidę w kształt schodów. Nie ma powodów, by myśleć, że inne piramidy budowano inaczej. Salut rzymski, salut, w którym wyprostowane prawe ramię jest wznoszone do przodu, prostopadle do ciała. Rzekomo wywodzi się to ze starożytnego Rzymu, a faszyści wykonywali ten gest, aby nawiązać do klasycznej kultury. Jest to mit we wrześniu 1919 roku. Zastosował go poeta Gabriel Danuzo który wraz ze swoimi oddziałami salutował po zdobyciu film. Faszyści włoscy, którzy w swojej propagandzie chętnie sięgali do kultury starożytnego Rzymu, zaadoptowali ten gest wraz z innymi rytuałami owego poety. 31 stycznia 1923 roku włoskie Ministerstwo Edukacji wprowadziło salut rzymski jako część ceremonii ku czci flagi narodowej. Salut rzymski w faszyzmie miał odzwierciedlać poczucie dyscypliny, jako że stanowił symboliczne złożenie czci osobom znajdującym się wyżej w hierarchii, ale stosowane zasady towarzyszyły także salutowaniu osobom tej samej hierarchii, co wszystko było przedmiotem regulacji Mussoliniego wysyłanych do różnych ministerstw. Problem jest taki, że Rzymianie tego symbolu nie używali. Obraz przysięga Horacjiusza z 1784 roku, namalowany przez francuskiego malarza, bywa niekiedy uznawany za pierwowzór salutu rzymskiego, mimo że trzej bracia na nim przedstawieni nie salutują, lecz wyciągają ręce do mieczy trzymanych przez ich ojca w górze. Żadnych innych podstaw nie ma, aby twierdzić, że Rzymianie salutowali. Także salut rzymski jest złym, faszystowskim i totalitarnym symbolem z zachodu. I nie wyobrażam sobie, aby Polak go używał, bo w żaden sposób nie nawiązuje ani do klasycznych wartości, ani do Polski. Jest karany w Niemczech, Austrii, a także w Polsce. Police verso, czyli jesteśmy nadal w Rzymie. Kiedy gladiator przegrywał walkę, prosił o litość, a według filmów czy przekazów współczesnych, publiczność podnosiła kciuk w górę bądź w dół. Jeśli wskazała w dół, ten umierał. Wbrew obiegowym opiniom oraz obrazowi rozpowszechnionemu przez współczesną kinematografię, nie ma pewności, czy u Rzymian miał on w rzeczywistości postać kciuka skierowanego w dół. Określenie dokładnego stosowania gestu śmierci jest trudne, ponieważ brakuje odnoszących się do tego starożytnych źródeł ikonograficznych. Można opierać się jedynie na źródłach pisanych, które są jednak nieliczne, a sam gest opisują najczęściej zbyt ogólnie. Bardzo możliwe, że Rzymianie po prostu pokazywali gest podżynania. Gardła albo wykrzykiwali, żeby go zabić. Nie ma niestety pewności. WTC, historia współczesna, seria czterech ataków terrorystycznych przeprowadzonych rano we wtorek 11 września 2001 roku na terytorium Stanów Zjednoczonych za pomocą uprowadzonych samolotów pasażerskich. Sprawcami byli przedstawiciele organizacji Al-Qaida, którzy po opanowaniu samolotów skierowali je na obiekty dwóch wież World Trade Center oraz na budynek Pentagonu. W przypadku czwartego samolotu atak nie powiódł się z uwagi na obronne zachowanie pasażerów na jego pokładzie, wskutek czego maszyna rozbiła się. Łącznie w zamachu zginęło 2996 osób. Coraz częściej pojawiają się opinie, że nie był to zamach, tylko zaplanowana operacja. Co za straszna bzdura. Jak czytam te argumenty ludzi, też żal mi się ich robi. To, że WTC zostało celowo wysadzone przez rząd, to największy mit. W wielkim skrócie. Na historii opowiadałem wojnę z terroryzmem, właściwie od A do Z. Tam tłumaczę podłoże polityczne konfliktu i wyjaśniam, że atak ten był logicznym następstwem owych wydarzeń. Wieże zapadają się naturalnie, dach wpada do środka i ciągnie wszystko w dół. Sam nawet robiłem prowizoryczną animację na historii i na inwigilatorze i pokazywałem jak to się działo. Także zachowajmy zdrowy rozsądek, bo niestety dużej ilości ludzi go brakuje. Fasizm. Teoria. Jest dziś wielu faszystów, a przynajmniej ludzi, którzy się nazywają faszystami, a nie wiedzą czym jest faszyzm. Często faszyzm jest utożsamiany z radykalnym nacjonalizmem, co jest mitem, bo faszyzm musi spełniać sześć warunków. Autokratyzm w stylu wodzowskim, militaryzm, walka z odmiennymi ideologiami, np. klerykalizmem, komunizmem albo kapitalizmem, pełna kontrola partii rządzącej nad dużą częścią aspektów życia społecznego i gospodarczego, gospodarcze etatyzm oraz oraz korporacjonizm, nacjonalizm w skrajnym przypadku szowinizm bądź rasizm. Oznacza to, że faszysta nie musi być przeciwnikiem komunisty. Zaś komunizm i faszyzm się nie wykluczają, bo Stalin mimo że mówił, że jest wrogiem faszyzmu, był faszystą. Faszyzm to ideologia, w której pozbawia się ludzi wszelkich praw, więc mówić jestem faszystą to tak jak mówić nie mam własnego zdania, będę robił co władza każe. Na faszyzm powołują się najczęściej dresy i narodowcy i mar o tym, żeby żyć w państwie Franku, Mussoliniego albo Hitlera, bo są antysemitami i homofobami. Ale faszysta nie musi taki być. Popatrzcie na Stalina na przykład. Albo wyobraźmy sobie, że faszysta będzie walczył z homofobią i wprowadzi gejowską dyktaturę. To też będzie faszyzm, tylko ideologia, z którą będzie walczył, będzie inna. Fajnie by było, co? Mord Wiedwabnem. Masowe morderstwo dokonane na kilkuset Żydach zamieszkujących to miasto i jego okolice 10 lipca 1941 roku w czasie niemieckiej okupacji Polski. W wyniku zbrodni zginęło co najmniej 340 Żydów, z czego około 300 zostało żywcem spalonych w stodole. I tu się pojawiają dwa mity, które się wykluczają. Bo jeden powtarzają zwolennicy teorii, że sprawcami byli Polacy, a drudzy to przeciwnicy tej teorii. Pierwszy mit mówi, że pogromu do Polacy. No tak, ale z niemieckiej inspiracji. We wsi byli agenci, którzy manipulowali ludnością. Byli to ludzie, którzy potrafili sprać mózg oficerowi albo naukowcowi. Więc prosta ludność była dla nich banałem. Drugi mit powtarzany mówi, że nie było tam Polaków wcale, a no zrobili to Niemcy. No nie, byli Polacy, jako przykład można podać Jerzego Laudańskiego i Karola Bardonia. To oni dowodzili Polakami, a później wstąpili do niemieckiej żandarmerii. Tak przy Przynajmniej można wyczytać, u pana musiała w pracy tezy dotyczące pogromu w jedwabnym, także Polacy tam byli i mordowali, ale to nie nasza sprawka tylko Niemców, bo ci Polacy funkcjonowali w ramach struktur niemieckich. Wojna izraelsko-arabska. Nie wnikam, kto ma jakie poglądy i kto się opowiada po stronie arabskiej, a kto po stronie żydowskiej w tym konflikcie. Każdy ma prawo kibicować komu uważa. Jest jednak mit mówiący, że to Żydzi wywołali tę wojnę, co nie jest prawdą. Teren Palestyny należał do Wielkiej Brytanii. Po II wojnie światowej Anglicy zrzekli się tych terenów, zdając sobie sprawę, że Żydzi i Arabowie tam nie mogą razem żyć. Tereny wpadły w ręce ONZ, a oni zaś stwierdzili, że podzielą ten teren na dwa państwa – żydowski Izrael i arabsko. Palestynę i tak Żydzi i Arabowie będą żyć w pokoju. Palestyńczycy mieli jednak wsparcie wszystkich państw arabskich, jako przedstawiciele islamu. 15 maja 1948 roku na terytorium państwa żydowskiego w Palestynie pojawiły się oddziały wojsk egipskich, irackich, syryjskich, transjordańskich i libańskich. Państwa członkowskie Ligi Arabskiej nie uznały ONZ-owskiego planu podziału Palestyny i postanowiły zniszczyć nowo powstałe państwo żydowskie. Izrael jednak okazał, stał się potężniejszy i nie dość, że pokonał cały świat arabski, to jeszcze poszerzył swoje terytorium w ramach kontrofensywy. To tak jakby w trakcie II wojny światowej Polska odparła atak Niemiec i Rosji i jeszcze zajęła te państwa. No, nasza wina to by była wtedy? Żydokomuna. Pojęcie bardzo popularne na YouTubie, jednakże jest problem. Żydzi komuniści to wrogowie. Prędzej można mówić o arabo-komunie, albo żydokapitalizmie i opowiadałem wczoraj o tym na kanale Światowa Historia. Pojęcie żydokomuna pojawiło się na przełomie II i III dziesięciolecia XX wieku w związku z przypisywaniem Żydom kierowania ruchem komunistycznym tak w Rosji Radzieckiej, jak i w Związku Radzieckim, jak i również w Polsce. Określenie to zdobyło popularność wśród przeciwników Lenin w czasie wojny domowej w Rosji. W latach 20. termin zdobył popularność na świecie i stał się jednym z ważniejszych elementów ideologii nazistowskiej. Jeśli ktoś mówi o Żydokomunie, powtarza kłamstwa Hitlera. Stalin sam był antysemitą i Żydzi musieli uciekać przed komunistami, o czym świadczy pomoc Polska. Najpierw generał Anders wyprowadził Żydów ze Związku Radzieckiego, później Polacy ewakuowali Żydów z Rosji do Izraela w ramach operacji MOST. Żydokomuna to teoria spiskowa, a więcej o tym mówię na światowym historii.